To już 54. dzień wojny za naszą wschodnią granicą. Dziś Rosja po raz kolejny zaatakowała obiekty cywilne na Ukrainie. We Lwowie po ataku rakietowym są kolejne ofiary. W tym tragicznym czasie ludzie kultury z całego świata łączą się, aby głośno przypominać, jakie zło niesie ze sobą wojna. Marek Kowalczuk. Ten napis przeszedł już do historii, tragicznej historii. W ramach solidarności z ofiarami wojny zabitymi w Mariupolu przed teatrami w Polsce pojawił się ten symbol. Przeciwnicy wojny łączą swoje myśli z Ukrainą. Tak, nazwali się ekstremiści, ekstremist, jest to już na ich kanale. Tworzą w Rosji, jestem tego pewien, ale poprzez kontakty zagraniczne kontaktują się ze mną, co wpłynęło na naszą wspólną, można powiedzieć, twórczość, bo pomogłem im napisać ich piosenkę w polskim języku. Same nagrania rozpoczęły się, gdy jeden z muzyków trafił do więzienia i tam poznał osadzonych Ukraińców. Oni mimo wszystko nie chcą milczeć. 22:02. Od pierwszych dni wojny na Ukrainie cały świat kultury pokazuje w swojej sztuce bezsensowność wojny i ludobójstwo. 22, kiedy został przyznany Donbas i Ługansk, to co było separatyści, i Rosja wprowadziła tam wojska. Dlatego 22, ja tak utwór tak w sumie nazywam, 22:02, i tak zaczyna się piosenka. W ostatnich dniach również Artur Gadowski wraz z ukraińskim zespołem Okean Elzy wydał ich wspólny utwór Obejmij Mnie. Jest to utwór, który opowiada o wojnie, właściwie o takim stanie ducha, kiedy człowiek przeżywa wojnę, kiedy jest w takim momencie takiej wojennej traumy i coś próbuje ze sobą zrobić.